20 listopada wspominamy błogosławione dziewice i męczennice, aniele od świętego Józefa i jej towarzyszki. Franciszka Loret Marti urodziła się w 1875 roku w Villa Hoyasa w Hiszpanii. Przygotowywała się do zawodu nauczycielki. W 1903 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Nauki Chrześcijańskiej, założonego w XIX wieku przez Michalinę Grau. Zgromadzenie zajmowało się nauczaniem katechizmu, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Rozpoczynając życie zakonne, przyjęła imię Anieli od świętego Józefa. Śluby wieczyste złożyła w 1905 roku. Była sekretarzem generalnym zgromadzenia, potem przełożoną jednego z domów zgromadzenia. Wreszcie w 1936 roku została przełożoną generalną. Po powstaniu w kwietniu 1931 roku w Hiszpanii, tak zwanej II Republiki, nastąpił okres publicznego zwalczania wierzących. Ograniczono prawa kościoła, wprowadzono świeckie rozwiązania do ustawodawstwa, na przykład rozwody. Zatem poszły także fizyczne akty przemocy. Między listopadem 1933 roku a październikiem 1934 roku zamordowano 33 kapłanów i braci zakonnych. W roku 1936 w Hiszpanii wybuchła wojna domowa. W ciągu kolejnych lat spalono setki kościołów, kolejne dziesiątki zamknięto, konfiskując znajdujące się w nich dobra. W trakcie wojny domowej zamordowano ponad 7 tysięcy kapłanów i zakonników, w tym 12 biskupów. Świeckich katolików zamordowanych za wiarę nie sposób policzyć. 18 lipca 1936 roku, w dzień po ogłoszeniu Powstania Narodowego przez generała Franco, siostra Aniela, wówczas już przełożona generalna zgromadzenia, na żądanie władz opuściła wraz z 13 współsiostrami i jedną z nowicjuszek dom macierzysty w Mislata. Aby ocalić siostry, Aniela nakazała im przebranie się w cywilne ubranie i przeniosła się z nimi do prywatnego domu na obrzeżach Walencji. Przez 4 miesiące, świadome niebezpieczeństw, siostry prowadziły życie kontemplacyjne, poświęcały się modlitwie i w miarę skromnych możliwości próbowały prowadzić bardziej aktywną działalność zgodną z ich powołaniem. 19 listopada 1936 roku do domu, gdzie przebywały, wpadła lewacka bojówka czerwonej milicji. Siostry zostały wypędzone z domu i nakazano im marsz do Pichadero de Paterna, miejscowości znajdującej się w odległości 6 km od Walencji. Następnego dnia w nocy zostały rozstrzelane. Świadkowie mówili, że w ostatnich słowach wybaczyły swoim oprawcom. Tego dnia zamordowano 15 sióstr, w tym siostrę Aniele i jedną nowicjuszkę. Zostały pochowane na cmentarzu Walencji. Zachowała się dokumentacja fotograficzna z ich pogrzebu, będąca jednocześnie dokumentacją ich męczeństwa wraz z opisem i podpisami świadków. Dwie inne siostry, które przebywały w Carlet, zostały aresztowane wcześniej, 19 września 1936 roku. W nocy z 28 na 29 września zamordowano je w pobliżu Losa de Ranes. Łącznie 17 sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Nauki Chrześcijańskiej beatyfikował papież święty Jan Paweł II 1 października 1995 roku w gronie 110 męczenników z czasów rewolucji francuskiej i wojny domowej w Hiszpanii. Do tej pory beatyfikowano w sumie około 1000 męczenników z czasów wojny domowej w Hiszpanii. Proces jeszcze kilku tysięcy jest w toku. Męczennicy ci nie należeli do żadnego ugrupowania politycznego, nie zginęli na froncie czy w bitwie, ale szukano ich w domach, aresztowano, więziono i rozstrzelano tylko dlatego, że byli chrześcijanami, kapłanami bądź zakonnikami. Tylko dlatego, że należeli do akcji katolickiej lub do katolickiego kościoła. Zostali rozstrzelani za wiarę. Święty Jan Paweł II, który wznowił procesy beatyfikacyjne hiszpańskich męczenników duchownych, beatyfikował w ciągu 27 lat swojego pontyfikatu 468 spośród nich, a 11 beatyfikował i kanonizował. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, Ty dałeś błogosławionym dziewicom, anieli i jej towarzyszkom udział w męce Chrystusa.
wspomóż swoją łaską naszą słabość, abyśmy naśladując męczennice, które nie wahały się umrzeć za Ciebie, odważnie wyznawali Cię naszym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.